Witajcie, z tej strony Kocek. Dzisiaj sobie zrecenzujemy zestaw o numerze katalogowym 70653. Jest przeznaczony od osób od 9 do 14 lat, czyli w tym przedziale się mieszczę. W zestawie mamy aż 6 minifigurek. Znajduje się tu również ogromna matka smoków, na której siedzi nasz Kai. Znajduje się tutaj Skol, który walczy z jakimś tam wojownikiem, łapaczy smoków, chyba to tak się nazywa. Dostajemy w tym zestawie również separator. Nie jest w niebieskim kolorze jak Lego Movie 2, ale jest w standardowym kolorze pomarańczowym. Dostajemy tyle właśnie elementów zapasowych. No naprawdę dużo. Dobrze, tak właśnie prezentują się nasze budowle, które mogliśmy właśnie z tego zestawu zbudować. I tak, przejdźmy sobie teraz do smoka, który jest naprawdę ogromny. Dobrze, tak właśnie wygląda nasz smok. Jest to matka smoków, naprawdę ogromna. I tak, co na pierwszy rzut oka? Pierwszy rzut oka, skrzydła. Skrzydła naprawdę fajne i wykonane z nie z klocków, tylko wykonane z takiego materiału podobnego do jakichś masztów Lego. Znajdziemy tutaj również ogromne kły na jej głowie, oczy, które są nadrukowane, paszcze z dwoma kłami. Mamy je zapasowe, więc no spoko, jak się zgubią. To nie podoba mi się, patrzcie to, jak tu się tak odchyla. To jest kiepsko widać, patrzcie jak to wygląda. Mam dziurę w ryju. Ma naprawdę fajne kły i unikatowe elementy. Na przykład takie zawiasy, to są coś podobnego do zawiasów kulkowych. Podobają mi się te zawiasy, które są no unikatowe i są pierwsze w mojej kolekcji, więc naprawdę mi się to podoba. W smoku dostajemy również siadełko, które może siedzieć nasz Kai. Tutaj on sobie siedzi i... Teraz może sobie przejdźmy do helikoptera łapaczy smoków. Dobrze, tak właśnie prezentuje się helikopter, który jest naprawdę szczegółowo wykonany i naprawdę mi się podoba. Przejdźmy może sobie do kabiny. Kabina jest wykonana bardzo prosto, ale cieszy oko. Cieszy oko ta kabina, chociaż naprawdę bardzo prosto wykonana. Mamy dwie czarne dźwignie. Czarne dźwignie dostajemy również w elementach zapasowych. I tak, mamy silnik. Silnik jest wykonany ciekawie, bo cylindry są jakby przystawione z takich kły. Tak wygląda właśnie sam helikopter. No i jest naprawdę fajnie wykonany i naprawdę mi się podoba. Jeszcze muszę wspomnieć, że jakbym źle coś powiedział, to sorry, ale Lego Ninjago się nie interesuje. To jest mój niestety zestaw mojego brata. Jest taki stojaczek na jakiś hełm złoty. Poprawcie mnie w komentarzach, co to jest, bo ja niestety nie wiem. Pierwsza minifigurka, jaką wam przedstawię, więc tak właśnie on się prezentuje. On ma fajny torsik i nadrukowane nóżki, więc naprawdę jest genialny ten ludzik. Drugą figurką jest to Kol. Kol trzyma coś w rodzaju młotka oraz fajny torsik, jak większość tych figurek. Posiada ona alternatywną twarz, tak właśnie się ona prezentuje. Kolejną figurką jest to Heavy Metal, to akurat pamiętam. Posiada on coś w rodzaju łapaczy smoków, tu się jak się strzela, to się po prostu strzela w smoka i się go łapie. Też oczywiście torsik jest wykonany bardzo szczegółowo i naprawdę fajny. Tutaj się świeci, więc znaczy, że niektóre elementy są chromowane. Kolejną figurką jest to taki jakby grubas. W ręku trzyma kurczaka oraz taką tarczę, która chroni go od chyba kolem od tego młotka. Kolejną figurką jest to, ja zaraz powiem co to jest. Jedjack on się nazywa. No myślę, że to jest jakaś kobieta. Ale tak, naprawdę fajna figurka, jak wszystkie. Również ma nadrukowany tył, chociaż jest zakryty. Więc to oczywiście na plus. Trzyma coś w rodzaju takiego jakby oporu, czy takiego, i ma irokeza. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do podsumowania dzisiejszej recenzji. Naprawdę fajny smok. Naprawdę fajne elementy, które posiada ten smok. Również fajny helikopter oraz genialne, mówią, genialne figurki, które mnie zaskoczyły. Zaskoczyły mnie te figurki. I tak, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić suba, lajka i komentarz. I jeśli chcecie więcej odcinków z właśnie Ninjago, piszcie, bo mam naprawdę dużo tego, mój brat się tym interesuje na maksa. I mam jeszcze Chrzęstokopter, mam różne
jeszcze Lego Ninjago Movie i różne naprawdę spinnery. Więc piszcie w komentarzach, czy chcecie taką serię z tym Lego Ninjago. Może mój brat poprowadzi zamiast mnie, bo ja jestem, no naprawdę nie znam tej serii za dobrze. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możecie stawić suba, lajka i komentarz. A ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.